Chodzę z zakupami z Winter. To są ostatnie, już naprawdę ostatnie w tym roku, bo zamówiłam jeszcze, żeby zdążyć przed tym wyjazdem integracyjnym, a niestety nie doszło. Pani też mnie zapewniała, że będą dobre. Ja podałam wymiary. Ona mi wysłała, niby powinny być dobre, ale niestety wszystko jest nie takie, jak powinno być. Jestem niezadowolona, więc to są ostatnie w tym roku. Jeżeli coś mi się będzie podobało, to sobie, tak jak mówię, Wam zaklikam. Ale poczekam, w przyszłym roku może będzie jednak darmowa wysyłka z Orlen, to może wtedy coś sobie kupię. Ale w tej chwili koniec z tym. Zamówiłam żółtą sukienkę właśnie, żeby mieć na integrację. Miała być XXXL. O, niestety już jednego X-a tu raz nie ma. Dwa, ona jest... M-ka to jest w maksie. Nie wiem, co to raz za rozmiarówka, ale prosiłam o wymiary. To pani powiedziała, że się mega rozciąga. Słuchajcie, ja to sprawdziłam. To się w ogóle nie uciąga. Tak jak jest w tej chwili, tak jest. Także ten pas to ma w maksie 80 cm. Więc to nie dla mnie. No, ładna jest taka bardzo, bardzo słoneczna, żółta. I z koroneczki, tak jak lubię. No może kiedyś. Strasznie też nieładnie pachną te ubrania. Tą sobie upatrzyłam. A no... Tam sobie upatrzyłam na ramionka, taka wiecie, na grubsze ramionka, ale z koroneczki. Ale niestety jest krótka. Cały brzuch będzie widać. No jak, proszę Was. Uf, masakra. No i tutaj, tu miała być jeszcze pomarańczowa bluzka, którą w sumie najpierw wybrałam. Wybrałam później tę, ale no niestety okazało się, że nie ma tej bluzki. I pani podała mi dwie jakieś w zastępstwie. No były obrzydliwe, więc stwierdziłam może, że kardigan będzie dobry. Ja nienawidzę kardiganów. Nie chodzę, mam jeden, przepraszam, dwa. Siwy i czarny mam w szafie. Nigdy ich nie założyłam, mają z 10-15 lat. I tak sobie leżą i czekają na lepsze czasy. Nie, nie, nie. Wybrałam bluzkę. Mówię, jak ona tak tutaj coś kombinuje, to ja sobie wybiorę bluzkę. Ładna jest, słuchajcie, to jest z tetry białej. Napisane było, że z lnu. To jest zwykła tetra. Z tyłu ma koroneczkę na całej długości, z przodu jej nie ma, albo odwrotnie, jak to lubi. Rękawki ma tutaj, nie wiem, czy się zmieszczę. O, zmieszczę się, bo ma taki 3/4 i zakończony bardzo szeroką gipiurą. Tutaj przy szyjce ma też tą gipiurę. Także ładna, słuchajcie, ona kosztowała dychę, ale pani mi ją dała w zastępstwie tamtej, która z kolei kosztowała 6 zł, ale jak zaklikałam sobie też tą białą, pani mi powiedziała, że za dwie dostanę 6 zł. Już tak mi trochę podpadało. Bardzo, bardzo napisała, że bardzo, bardzo chce sprzedać, bo bardzo dużo ma tych ubrań. No okej, okay, dużo miała tych ubrań faktycznie, ale tak mnie zastanowiło. Mówię, to jak ona tu sprzedaje mało, to ja tą chcę w zastępstwie za te dwie. A ona mówi, nie, no to już dostanie pani w zastępstwie, ale zostanie też pani tą, chyba że znajdę tam tą pomarańczową, no to się najwyżej dogadam. No ale nie dojechało do mojej integracji. Słuchajcie, ta czarna, co Wam mówiłam, co była taka z takich ala falban i w kopertę. Ojej, no wyglądałam jak milion dolarów. Słuchajcie, no widać było te nas programowe kilogramy, ale no powiem Wam, jak weszłam na salę, bo to była uroczysta kolacja pierwszego dnia. Dziewczyny wyglądały fajnie, rewelacyjnie. No a ja powiem Wam, jak milion dolców. I gdybym schudła te 10 nawet kilo, żeby mi ten brzuch spadł, to ja wyglądałabym jak 5 milionów dolców. Także, no super. No, no tutaj powiem Wam tak. W sumie to tak naprawdę nie pamiętam już, tyle było tych mieszania, tych cen. Tak naprawdę to za nie dostałam, za te trzy rzeczy, 15 zł. Suknia kosztowała 22, to kosztowało 5, a to nie w zastępstwie za tamto za 6. Czyli 22, 6, 28 i 5, 27. Wszystko kosztowało 15 zł, nie? No i plus wysyłka. Było Orlenie za 4, ale ja już stwierdziłam, że paczkomat pomoże, zdążę jeszcze odebrać. Niestety nie zdążyłam, przyszła jak byłam już na integracji. Także dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.